All right, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Witajcie w szóstej części GTA 3 gameplayu. Ta misja polega na zniszczeniu samochodu z pieniędzmi. Dlatego wsiadamy do naszej BM-ki i jedziemy do naszego celu misji. BM-ka została podmieniona pod Kurumę. O wiele lepiej wygląda, natomiast zachowała jej właściwości jezdne. Już zbliżamy się do celu, o, widzimy samochód z pieniędzmi, więc lekko go potrafimy zobaczyć, co się stanie. Jest mnie cenie, jeszcze nas nie ścigają. U nas też jest mnie cenie, nawet już przemocy. No i już jedna gwiazdka. Samochód ucieka, ale daleko nie ucieknie, gdyż my mamy BM-kę. Oczywiście. Szybki nawrót, gaz do dechy. Gonimy samochód z pieniędzmi. Próbujemy zastosować tak zwany PIT, czyli uderzenie w tylną oś w celu obrócenia samochodu ściganego, ale z uwagi na większą masę pana z pieniędzmi nie jest to możliwe. Ale na widoku widzę, że jest ciężarówka, która może nam bardzo pomóc w wykonaniu tej misji. Trzeba wywalić kierowcę i wsiąść do środka. Teraz gaz do dechy. MP3 nam się włączyła, co jest miłe. Gra nam muzyka z portala dwójki, ponieważ jest darmowa i YouTube nie roszczy sobie żadnych praw autorskich, więc nie będę dostawał żadnych maili na temat wykorzystania swojego dźwięku w filmiku. No i pojawili się nawet policjanci, ale oni nie mają szans to zatrzymać. No, jeszcze kilka uderzeń, będzie po wszystkim. Tak jak mówiłem, ochroniarze wysiadli. Teraz tylko zgubię policjantów, to nie będzie takie proste, ale poradzimy sobie. Już są z tyłu, teraz trzeba tylko... Aha, jeszcze ten maruder. Biorąc Borowczyka w wyścigu Formuły pierwszej. Gra nam trochę laguje, ale i tak jest to znacznie mniej niż Vice City. Znaczy co ja mówię, Vice City było znacznie mniej niż tutaj. Właściwie to nic nie odczuwałem Vice City, jak ile nawet samochodów bym tam nie poinstalował. Natomiast tutaj strasznie kiepsko jest skomplowana ta GTA 3 i grafikę. Widać, musiałem wstawić do minimum. Gdyż na większej gra strasznie lagowała, że nie dało się grać. Dobra, wsiadamy z ciężarówki i właściwie misję wykonaliśmy. Teraz trzeba tylko zdobyć kasę. 20 tysięcy, chyba to nie chodzi. O, jakaś zagubiona policja. I oczywiście mądry AI komputera. Pewnie jakbyśmy jeszcze kawałek do niego pojechali, to... wracają. Głup latarni. Pewnie jakbyśmy jeszcze jeden kawałek pojechali. Na pagerze mam informację, że możemy wykonywać misje telefoniczne, co też zrobimy później. Na razie jedziemy tak, żeby to zasejwować. To znaczy jak wypadnie, chociaż nic tam różnego nie może się tutaj wydarzyć. Teraz w lewo. Gaz. Ten filmik do tego nagrywany z dźwiękiem, bo poprosił mnie jeden ze znajomych. Na pewno kobieta siedziała, bankowa kobieta. Prosił mnie jeden ze znajomych, żebym nagrał filmik z głosem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli się przyjmie, tam może będę nagrywał głosem. Jest sobie ciekawy. Dobra, zasejwujemy samochód. Top siup. Kruk zamieni się na Ban Haze.
No i jesteśmy z powrotem. Wsiadamy do naszego gangsterskiego pojazdu. Szybki nawrót, bardzo lubię, kiedy mam robić nawroty, on po prostu się nadaje do tego jak żaden inny samochód GTA. No i pędzimy z powrotem do Joe'a. Zazwyczaj właśnie robię misję dla jednej osoby, potem przechodzę do innej, żeby wszystko było poukładane. Już tak dawno grałem GTA. Dobrze. Przy okazji reklamówka autora pojazdu nam się pokazała. Dobra, będziemy tranzytem, dojedziemy. Jak znam życie, to tak długo tym tranzytem nie pojeździmy. Się domyślam, co to będzie za misja, ale nie zdradzę wam, żebyście sami odkryli. Bardzo fajna, klimatyczna. No właśnie za to lubię GTA 3, podobnie jak Vice City zresztą. Za klimat, ale GTA 3, no wiadomo, że Vice City miał klimat ze Scarface'a, natomiast GTA 3 ma taki bardziej swojski, to ujmę, blokowiska. Jeżeli to ma być grat, to ja dziękuję. Też bym sobie pojeździł takim samochodem, takim gratem. Kolejna BMW-ka. Specjalnie wziąłem, że właśnie no, typowo mafiozi takim jeżdżą. Sam raz pasuje. Dobra, jedziemy. Misja jest naprawdę całkiem przyjemna. Będziemy pobierać haracz. Ponieważ to jedna z pierwszych misji tego typu, więc bardzo prosta. Grzechem by było, gdyby ktoś jej nie wykonał. Oczywiście staram się tak jechać, żeby nie rozbić tego samochodu, bo nie chcę. Tak jak można było się domyślić, nie tak prosto jak się wydaje, no i oczywiście staliśmy ostrzelani, ale cóż to, kilka strzałów z pistolcika. Takiego wozu jak ten, też trochę tutaj, bo nie wiedziałem, że nas ktoś ściga czy nie, też troszkę tutaj pojeździłem pomiędzy blokami, aby zgubić ewentualny pościg, co oczywiście było totalne. Zbędne, bo nikt nas nie ścigał. Jeszcze mamy tak niski level nielubienia po prostu jadę, że nawet nikt do nas nie strzela na rogach ulicy, ale to się zmieni. To niedługo nie będą nas lubić ani ci, ani mafia, dla której co chwili wykonuje zadania. W sumie to w trzecim mieście to niedługo nikt nas nie będzie lubił. No ale trzeba się z tym pogodzić. No, samobójczymi. Życie jest jakie jest. Dobra, dobra, jeszcze mam do ciebie przyjadę po tę misję. Uprzejmuj się. Tak raz. Gruby tyłek do restauracji, a ja stąd spadam. Mówiąc delikatnie. No. Zobaczmy, gdzie jedziemy. Niby w tej chwili ta fura już jest moja, ale tak nie chcę zarysować lakieru. Nie sztuką jest GTA szybko jeździć. Sztuką jest jeździć szybko bez wypadku. Tyle w życiu już narobiłem, że teraz właśnie mam ochotę tak pojeździć, aby
filmiki były podrasowane niczym bryla. Nieskazitelne. Nieskazitelna jazda, nieskazitelne działania, żeby jak najmniej osnucić. No i to by było tyle w części szóstej. Do zobaczenia w takim razie w części siódmej. Cześć!